Sieradzki rynek już na stałe zapisał się w świadomości mieszkańców jako miejsce spotkań. Zwłaszcza, że czekają tu na nich różne atrakcje. Po raz piąty mogli uczestniczyć w pikniku europejskim. Były rozgrywki koszykówki ulicznej, które przyciągnęły do centrum miasta tłumy młodzieży. Najmłodsi sieradzanie mogli bawić się w mini przedszkolu. Były też przysmaki, które wzmacniały po zabawie. Sieradzan przyciągnęły także stoiska na drugim pchlim targu, który zorganizowało Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz. Rynek jest wspaniałym miejscem, jeżeli chodzi o Sieradz. Już większość osób w Sieradzu przyzwyczaiła się do tego, że rzeczywiście ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Przychodzą tutaj z przyjemnością. Można usiąść, a jeżeli przy okazji jeszcze są innego rodzaju działania artystyczne, interaktywne, można coś dotknąć, spróbować, no, kupić na stoiskach, pooglądać, to myślę, że spędzić dobre popołudnie w niedzielę w takich warunkach, wśród społeczności, no i wśród wystawców, myślę, że to jest dobry pomysł. A oglądać rzeczywiście było co? Kolekcjonerzy zaprezentowali swoje zbiory. Były stare meble, piękna biżuteria, zabytkowe zegary, porcelana, monety, książki i wszystko, co tylko można kolekcjonować. Swoje stoiska miały również sieradzkie szkoły, gdzie można było kupić przedmioty wykonane przez dzieci. Nabyć można również było prace sieradzkich artystów. A znajdujemy się w miejscu, w centrum Sieradza, gdzie odbywały się targi, gdzie ludzie wymieniali się, oczywiście sprzedawali swoje produkty i czy dokonywali zakupów. Nie było galerii, teraz są, nie było alei handlowych i nie było tak rozwiniętych placówek handlowych w mieście. W związku z tym tutaj się skupiało życie miasta, na pewno handlowe, również usługowe, bo tu również można było się ogolić czy przystrzyc. A dzisiaj jest podobnie, dzisiaj tu można nabyć różne artykuły, tutaj dzisiaj można kupić sobie loda, można się napić napoju czy coś zjeść, tutaj dzisiaj można również, nie wiem, mile spędzić czas, po prostu zwyczajnie siedzieć, w związku z tym no, to jest najlepsze co może być, przywracamy temu miejscu tą funkcję, którą było, czyli serce miasta, miejsce, w którym się spotykają ludzie, w którym tętni życie. Dzięki pchlemu targowi rynek stał się miejscem podobnym do starówek w wielu europejskich miastach. Wśród sieradzan przechadzali się szczudlarze w ptasich przebraniach z grupy From Art. Włosożary robiły wrażenie zarówno na dzieciach, jak i dorosłych. Ich działania przydały imprezie artystycznej atmosfery. Zaprezentowali się też młodzi sieradcy, tancerze i wokaliści. Organizatorzy liczą na to, że pchli targ pobudzi sieradzan do własnych działań, bo sieradz może być kreatywny. Jak sama nazwa wskazuje i ilość osób, które tutaj do nas przyszły, zdecydowanie tak. Cały czas liczę na to, że ta kreatywność będzie się rozwijała wśród wszystkich mieszkańców Sieradza. Ogromne emocje wzbudziła główna atrakcja imprezy, pierwsze otwarte mistrzostwa Sieradza w siłowaniu na rękę o Puchar Prezydenta Sieradza. Siłowania na rękę każdy chyba próbował choć raz w życiu. Ja się siłuję na co dzień przesadzam, co jakiś czas. Jeszcze ze starszym czy z młodszym synem, ze starszym, który ma 22 lata, jeszcze nie przegrywam. Powiem szczerze, że więc jeszcze to jeszcze nie jest tak źle, ale myślę, że to chodzi nie o to, żebym ja wygrywał, czy się zmierzył, tylko żeby było właśnie wesoło i żeby było coś innego. To jest tak naprawdę ciekawostka, która jak się przyjmie, będzie ich więcej. Ciekawostka innego spędzenia czasu. Ja bardzo chciałbym, żeby właśnie kobiety, słyszę, że za sobą, że kobiety są nawet chętne i dzieci, bo te dzieci to są dopiero ciekawe przy takim siłowaniu, bo to na pewno radość, głównie radość, a jeszcze nie taka typowa taka rywalizacja, jak to u mężczyzn, że muszą za wszelką cenę wygrać. Chciałbym, żeby tak nie było, chciałbym, żeby to była głównie zabawa. I była zabawa. Rywalizacja była zacięta i wiek czy płeć nie miały tu nic do rzeczy. Najmłodsi zawodnicy dawali z siebie wszystko. Ogromne zainteresowanie budziła rywalizacja pań. Mistrz Polski w siłowaniu na rękę przyznaje, że to doskonała dyscyplina sportu dla przedstawicielek tak zwanej słabej płci. Jak najbardziej są kategorie nie tylko mężczyzn, ale i kobiet i młodzieży, a więc tutaj i niepełnosprawnych, a więc mamy tutaj kategorie dla wszystkich, można powiedzieć. Najlepsza wśród pań była Bogumiła Kraka. Na co dzień zajmuje się handlem antykami i dlatego właśnie przyjechała do Sieradza. Nie mogła sobie jednak odmówić udziału w mistrzostwach w siłowaniu na rękę. Nie spodziewałam się, ale się cieszę, dlatego że dla mnie to jest miła rozrywka. Od czego zależy sukces w takiej dyscyplinie? Od dźwigania skrzynek i od ciężkiej pracy. To wyrabia kondycję.
Bo pani błyskawicznie pokonała swoją przeciwniczkę. No bo mam siłę. Wie pani, ile się narobię przy dźwiganiu antyków, mebli, mosiądzu i tak dalej, i tak dalej. Wyrabiam sobie po prostu tą siłę, a ja się świetnie bawiłam przy tym. To teraz może ten puchar trzeba spatynować i na następny pchwitar. Proszę panią, ten puchar to będzie stał w najpiękniejszym miejscu, jaki jest, bo to jest pierwszy mój puchar. A dlaczego w ogóle zdecydowała się pani wziąć udział w tej rywalizacji? Dla zabawy. Spontaniczna decyzja, czy pani się troszeczkę wahała? Nie, spontaniczna. Ja się lubię bawić, ja jestem w ogóle spontaniczna. No bo co nam w życiu zostało? Dobrze się bawić, prawda? A ręka nie boli? Nie, no skąd? Zmierzyłam się pani z mężczyzną? Zmierzyłam się kiedyś dawno temu z moim zięciem, ale to takie chucherko, dałam mu radę. Mężczyźni podeszli do zawodów znacznie bardziej serio. Rywalizacja była zacięta. Nikt nie odpuszczał. I ruszyli. Piotr, widzimy, kontroluje pojedynek, ma bardzo dużo siły. Łukasz robi co może i potrzebuje dopingu, ale już jest rozstrzygnięcie, tak. Zwycięża Piotr Matusia. Dla zwycięzcy kategorii Open mężczyzn, przypominam, siłowaliśmy się tutaj na rękę w tej kategorii wystawy 10 mężczyzn. A to widzimy tutaj pierwszą trójkę kategorii Open. Powiem szczerze, że raczej walka była wyrównana z wszystkimi. Chociaż chyba najtrudniejszym przeciwnikiem był pan w takiej czarnej koszulce. No i pan w finale bardzo mocny również. Skąd pomysł, żeby wziąć udział w takich zawodach? Akurat właściwie pomysł podsunęła mi szwagierka, ponieważ ćwiczę na siłowni i raczej zajmuję się innymi dyscyplinami sportu, ale tak spróbowałem swoich sił w armwrestlingu i okazało się, że faktycznie udało się wygrać. Siłowanie z mistrzem to rzeczywiście wielkie wyzwanie, zwłaszcza, że sama siła nie wystarczy. Mariusz Grochowski opowiada uczestnikom zawodów o różnych technikach, które można wykorzystywać w tej dyscyplinie. Jest ponad 50 technik, które możemy zastosować. Techniki są przeróżne, jest kilka podstawowych, to jest taka w hak, na górę, w triceps. To są takie trzy, rozróżniamy podstawowe, ale jest dużo innych, bo tak praktycznie każdy jeden ruch ręką, nadgarstka, barku, całego ciała powoduje to, że inne mięśnie pracują i to nazywamy daną techniką, jaką stosujemy podczas walki. Wszyscy, i zawodnicy, i widzowie doskonale bawili się podczas pierwszych otwartych mistrzostw Polski w siłowaniu na rękę. Może na kolejnym pchwitargu powinna znaleźć się jeszcze jedna konkurencja. Na dawnych odpustach popularne było rywalizowanie we wspinaniu się na wysoki słup. Proszę państwa, no nigdy nic nie wiadomo. Ja myślę, że tutaj pomysłodawcy wielu części tej imprezy mogą wziąć takie zadanie dla siebie. Czemu nie? To jest, myślę, że wyzwanie do zrealizowania na pewno. Więc kto wie, warto za rok odwiedzić pchwitarg na sieradzkim rynku. Fajnie.